Jan Paweł II, nasz papież, przybył z drugą pielgrzymką do Polski. To jedno ze spotkań z wiernych odbyło się na Górze Świętej Anny. A Góra Świętej Anny to jest raptem chyba 15 km od Krapkowic, czyli miejsca, gdzie mieszkałem. Pamiętam, że mój tata z taką działaczką Solidarności, są bardzo inteligentna babka, ona kończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, ona pracowała w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Otment. Już nie pamiętam, jak się nazywała. W każdym razie gdzieś u jakichś prywaciarzy takie znaczki pozałatwiali, żeby taki krzyż, ale tam eska wpisana w ten krzyż, że wiadomo było, że to Solidarność, ale nie można było wprost. W każdym razie tam cała grupa to z tymi przyczepionymi znaczkami i udaliśmy się piechotką właśnie spod naszego kościoła na Górę Świętej Anny. Myśmy z Joachimem dołączyli później do grupy, była taka zamknięta grupa, do sektoru, gdzie byli właśnie internowani, aresztowani. Flaga Solidarności oczywiście, która została rozwinięta w momencie, jak się rozwijały w zasadzie tak dużo, jak grzyby po deszczu, te flagi tam Solidarności, oklaski i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tam przedstawiciele internowanych, aresztowanych, jakiś tam dar Ojcu Świętemu też przekazali. Pamiętam, taka sytuacja była, że tam przekażcie sobie znak pokoju, wszyscy tak ładnie przekazywali sobie znak pokoju, nagle jakiś esbek się rzucił na tę naszą flagę Solidarności. Znaczy nie naszą, bo ja jej nie przygotowywałem, stałem pod nią. To, nie wiem, to jakiś kamikaze był, bo sam po prostu się rzucił, udało się jakąś wyrwać, ją zwinął w jakiś taki gałganek i zaczął uciekać. I pamiętam, że dopadli go nasi. Dopadli i go wzięli pod buty. Właśnie to trochę tu msza, tu Ojciec Święty, a taki Bartek Morawski zdjęcia jeszcze robił. Się strasznie podkręcił tą całą sytuacją. No i to tak właśnie, przekażcie sobie znak pokoju. Kto wie, czy ten esbek sobie tam nie przekazywał z którymś tam z naszych ludzi, bo stał w tym sektorze. No i potem... No potem go tam troszkę zmasakrowali. No może nie jakoś tak, karetka miała po niego przyjechać, ale pod buty trafił. Najpierw powalony, a potem kopniakami potraktowany.